Szkoda. Sprawy miałem stolicy, który uchwał z nami Kamila. Pan szczerze by podobał, bo był zawodnik szybki, dynamiczny. Także wypadłej, albo do wpadłej, faktycznie nie będę stał w do 50 właśnie do tej nauki. Wydaje fizyczna mi wzrostowa. Zawołać do nas Michała Kurińskiego z klubu Fighter Wrocław, który teraz tutaj się objawia. Przede wszystkim walka w kiku kiku się bardzo dobrze o walki bokserskiej. Dziękuję organizatorom, że pozwolili mi pośród tak świetnej walki Krzyśka walczyć w kiku kiku. Będzie walka rozstana K1, gdzie będą dozwolone kopnięcia kolanami. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Moją walka odchodzi tą telewizyjna rozpocznie się od walki Michała Kurińskiego, prawda? Bo wcześniej warto jeszcze wspomnieć, Michał, że zaroczył Łukasz Maszczyk i Damian Junek. Też absolutnie nie można odbierać tego, że się w talii stulecie zaprezentują. To będzie jakaś specjalna, podwójna dla Ciebie mobilizacja, żeby wystąpić, można powiedzieć, że własnej hali wątpienia jest hala stulecia, pokazać się kibicom. No ja, dla mnie to jest niesamowite przeżycie, że właśnie tutaj we Wrocławiu, gdzie jest mój klub, tak? Fighter Wrocław, który prowadzi Tomasz Skrzypek. Z nim tutaj też się przygotowywaliśmy, także dla mnie to jest niesamowite przeżycie startować w takiej hali, która jest też historyczna. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Już chyba za dużo mówię, bo się mikrofon wyłącza. Może, nie wiem. Nie tego już mówił po walce. Ale Wojtku się zmienił na pani, którą ty wybierałeś do konkursu i chyba wciąż szuka partnera. Patryk tu paluszkiem kiwa, nie wiem czy dobrze robi. Oj, co z tym wziął mi? Pokażę Państwu, jak szykuje się do walki. To jest I'm not going to
Dzień dobry.